kobiecy często jest uwarunkowany przeżyciami, natomiast męskie tatuaże po prostu w większości przypadków mają być. Kobiety ukrywają jakieś przesłania w swoich tatuażach, dlatego też częściej wolą się umówić na wstępne spotkanie ze mną, żeby zdradzić mi tą tajemnicę, co tak naprawdę ma być zamaskowanego w tatuażu. Kobiety częściej decydują się na kolory, na tatuaże lekkie, cieniowane, natomiast mężczyźni jednak wolą konkretniej. Oczywiście bardzo duży nacisk stawiam na bezpieczeństwo klienta. W tym przypadku tylko i wyłącznie igły jednorazowe. Wszystko musi być sterylne. Klient, który zaakceptuje wzór, oczywiście widzi, że ja igły otwieram przy nim. Widzi datę ważności takiej igły. I w tym momencie naprawdę jest już uspokojony, czuje się bezpieczny. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, nie ma różnic. Wiadomo, tutaj przygotowanie, czyli jednorazowe igły. Często u mężczyzn również kolorowe barwniki, takie jak u kobiet. Wszystko jest takie samo, natomiast różnica jest w samych wzorach. Mężczyźni często lubią takie wzory demoniczne, kobiety bardziej takie słodkie wzory, czyli jakieś kwiatki, motylki, czasami koniki.